Witamy i zapraszamy na krótką prezentację historii naszego liceum. W 1948 zostało utworzone liceum ogólnokształcące w ramach 11-letniej szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego. Z 1950 na 51 rok odbył się pierwszy egzamin maturalny. Z 1960 na 61 rok utworzenie gabinetu lekarskiego i dentystycznego. Z 1967 na 68 szkoła otrzymała sztandar oraz imię Mikołaja Kopernika. W 69 i 70 nawiązanie kontaktu z kapitanem statku MS Zagłębie Miedziowe. W tym samym roku, w wyniku reformy szkolnictwa, nie odbył się egzamin dojrzałości. W 1973-74 roku dyrekcja kopalni Polkowice przekazała szkole fortepian. W 1977-78 roku przeprowadzenie adaptacji kotłowni na klub młodzieżowy Loszek. W 1984-85 liceum otrzymało z ministerstwa mikrokomputery Spektrum. W 1987-88 ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej Podławek. W 1987-88 utworzenie szkolnego koła Ligi Morskiej. W 1989-90 roku został zakupiony pierwszy magnetowid w szkole. W 1992-93 roku oddanie do użytku siłowni. W tym samym roku nastąpił remont instalacji odgromowej. I znowu w tym samym 92-93 nastąpił strajk nauczycieli w czasie matury pod przewodnictwem obecnego dyrektora. W 1997-98 roku założenie końcówki internetu w szkole. W 2005-2006 pojawienie się automatów do napojów i kawy. W 2006 roku został przeprowadzony remont naszego słynnego wodopoju oraz założono lustro. W 2008 roku nastąpił zaś remont elewacji szkoły. W tym samym roku, w 2008, pojawienie się pierwszej kanapy w piwnicy. W 2011 roku założenie kurtyny w auli. W 2012 roku udostępnienie internetu drogą radiową, słowem Wi-Fi. Na Wi-Fi nie kończy się nasza podróż. Lata płyną i czas pokaże, jaka będzie przyszłość Kopernika.